Gościem Radia Zety jest dzisiaj profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z koronawirusem. Dzień dobry, panie profesor. Dzień dobry. Piątek 13, jest pan przesądny? Nie, nigdy, bo zawsze można odpukać. Czyli żaden czarny kot, który przebiegnie panu drogę, nie zawróci pana z tej drogi? Z żadnej drogi żaden czarny kot. Mówię zawsze, ja nie jestem przesądny, bo zawsze można odpukać, wie pani, we wszystko. No dobrze, to trochę sobie pożartowaliśmy, przynajmniej ja próbowałam, no z efektem miernym. Mamy spadek zakażeń, ale i mniej testów. Dlaczego wykonujemy mniej testów? No w porównaniu z ubiegłym tygodniem, w czwartek wykonano jednak o 10 tysięcy testów mniej. Dlaczego? To jest paradoksalnie też pocieszające, dlatego że przyjęliśmy taką zasadę, że testujemy ludzi objawowych, ponieważ wiemy, że ten wirus u części ludzi, zdecydowanej części, przyjmuje się, że 70-80% osób choruje w sposób bezobjawowy lub skąpo objawowy, a od miesiąca mniej więcej testujemy ludzi, którzy pokazują objawy infekcji górnych dróg oddechowych. A czy nie chodzi o to, żeby zaniżyć statystyki i nie ogłaszać lockdownu? Nie. No wie pan, to raczej nie. Nie sądzę, żeby ktoś aż miał taki plan. No i chyba straciliśmy teraz połączenie. Halo. Musi pan powtórzyć, panie profesorze, bo przed chwilę pana nie słyszeliśmy. Czyli uważa pan, że to nie jest żaden makiaweliczny plan, tak? Nie, absolutnie nie. To wynika z przyjętej strategii, skądinąd rozsądnej, że testujemy tylko ludzi objawowych, ponieważ tych ludzi objawowych wykazujących infekcje górnych dróg oddechowych jest dość dużo. W związku z tym cały wysiłek i całe ekipy muszą być skierowane na diagnostykę ludzi objawowych. Dlatego, że ci ludzie objawowi mają objawy kliniczne z natury rzeczy i mogą wymagać pomocy szpitalnej. I problem polega na odróżnieniu tych, którzy mogą tę chorobę przechorować w warunkach ambulatoryjnych, czyli krótko mówiąc po polsku w domu, a tych, którzy muszą trafić do szpitala, bo tak jest ich stan zdrowia. Często ten czas od zakażenia do pogorszenia się jest dramatycznie krótki. To jest kilka dni, 2, 3, 4 dni. Tego się najczęściej obawiamy. Stąd ten cały nacisk na testowanie ludzi objawowych. A po raz pierwszy ten wysoki odsetek dodatnich odczynów, bo to jednak 40-50% świadczy o tym, że koledzy, lekarze, którzy kierują, głównie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, wykonują dokładnie to, co wykonywać powinni. Kierują na badania ludzi, którzy mają objawy kliniczne. A wczoraj pan premier ogłosił, że też troszeczkę bym polemizował z jedną rzeczą, że nam spadło. Nam nie spadło, nam nie wzrosło. I to jest pocieszające, bo zanim zacznie spadać, z reguły jest zawsze coś takiego, co się nazywa fazą plateau lub fazą równą. Jesteśmy w tym momencie na takim wypłaszczeniu, na czymś, co jest płaskim, jak w górach stołowych. Drapaliśmy się i teraz jesteśmy na płaskim. I od nas zależy, czy znowu wrócimy do tej krzywej wznoszącej się, czy szczęśliwie za czas jakiś, mam nadzieję, że krótki, liczony w dniach, tygodniach, ta liczba chorych zacznie spadać. No 20 parę tysięcy osób rozpoznanych dziennie z objawami klinicznymi, to jest olbrzymia liczba. To ale rozumiem, że na razie jeszcze nie możemy mówić o odwróceniu trendu. Na razie nie możemy mówić o odwróceniu trendu. Też pani nie słyszę. Rozumiem, że na razie nie możemy mówić o odwróceniu trendu. Chyba się nie słyszymy. Kurczę, blade, no co tu zrobić, naprawdę. Czy teraz mnie pan słyszy, panie profesorze? Dobra. A, tam widzę, że nasi technicy chyba jednak działają, mam nadzieję. I zaraz będziemy się słyszeć. Czy teraz się słyszymy? Włożyłem słuchawkę, bo pokazało mi tutaj, żebym włożył sobie słuchawkę, gdzie trzeba.
Czy teraz się słyszymy, panie profesorze? Tak, tak, słuchawka dobrze działa. Dobrze. Wczoraj pan premier ogłosił, że nie będzie tak zwanej narodowej kwarantanny, bo stwierdził, że zyskaliśmy delikatną przewagę nad wirusem. No to ale z pańskich słów nie wynika, że zyskaliśmy jakąś przewagę, nie, nawet minimalną nad wirusem. Nie, zyskaliśmy równowagę. Ja nie chcę być znowu traktowany jako człowiek przemawiający wbrew premierowi. Zyskaliśmy delikatną równowagę z wirusem. To znaczy straciliśmy, jesteśmy nie w odwrocie, tylko na równo. Jeżeli ta liczba zakażeń utrzymuje się na tym poziomie 20 paru tysięcy, która jest, to jest liczba olbrzymia, ale jednak nie rośnie, nie rośnie. Ja rozumiem obawy pana premiera, bo zawsze podkreślałem, że wygodna jest rola doradcy, wie pan, człowiek doradza, ale ktoś musi podejmować decyzję. Decyzję konstytucjonalnie podejmuje premier, minister zdrowia, bo takie są ich obowiązki. Nie zazdroszczę nigdy tym ludziom, bo doradzałem wielu rządom. To jest bardzo trudna decyzja, więc rozumiem, że zobaczysz człowiek, który widzi, że się wypłaszcza, mówi: Boże, no jesteśmy na dobrej drodze, bo jesteśmy w tej chwili na dobrej drodze. A czy deklaracja pana premiera oznacza, że teraz nie będzie lockdownu, czy już w ogóle nie będzie lockdownu w Polsce? Nie, nie, nie. No, antycypować tak dalece przyszłości to my nie bardzo możemy, ale jeżeli wszystko będzie dobrze i jeżeli ludzie będą stosować się do naszych zaleceń, to należy mniemać, że będzie dobrze, bo jeżeli wszyscy utrzymają ten sposób zachowania, jaki jest w tej chwili, ja specjalnie nie używam słowa obostrzenia, bo to nie są obostrzenia, one mają na celu ochronienie życia ludzkiego, to ta liczba nowych zachorowań powinna spadać. Jeżeli zacznie spadać, to już jesteśmy paradoksalnie na zupełnie dobrej drodze. Także to nie zależy od zaklęć, to zależy od nas. Jesteśmy w tej chwili na dobrej drodze. Z punktu widzenia gospodarki, uniknięcie tego pełnego lockdownu, czy zahamowania wszystkich aktywności, jest rzeczą podstawową. No, trudno znowu zamknąć ludzi na miesiąc w domach i powiedzieć: siedź się, a pieniądze same się zrobią w mennicy państwowej na wasze pensje. No. I tutaj musimy postawić pauzę. Czy będzie lockdown, czy nie, to jeszcze trudno o tym przesądzać. No, raczej można podejrzewać, że zabiegi rządu będą zmierzały w tym kierunku, żeby jednak tego lockdownu nie było. To tyle w części radiowej. Profesor Andrzej Horban z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. A w części internetowej już tylko zapytam na początek pana profesora, co by pan powiedział Edycie Górniak? To jest diwa polskiej estrady. Zna pan? No, mniej więcej znam, osobiście nie, na szczęście. No, piękny głos, duży talent wokalny, tak. Ale według tej artystki koronawirus nie jest groźny, a w szpitalach leżą statyści. To co by pan powiedział na taki diktum? Nie ma problemu, serdecznie zapraszam panią artystkę do szpitala. Damy jej nawet ładne kombinezoniki, maskę, żeby się nie ochroniła. Chociaż jak nie wierzę, to może maska jest jej niepotrzebna. I zapraszam do szpitala. A czy pan byłby zwolennikiem na przykład karania takich koronasceptyków, którzy szerzą takie informacje publicznie? Nie, no wie pani, no, każdy ma prawo do głoszenia poglądów takich, jaki sobie uważa za stosowne. No, są ludzie, którzy głoszą, że Ziemia jest płaska i mają jakieś argumenty, no bo w końcu jak człowiek się popatrzy, to ona jest płaska. No, no ale generalnie nie jest. To przecież... No, to już dawno zostało udowodnione, więc tylko no, na podstawie tego, że widzimy, że jest płaska wokół nas. No, rzeczywiście no, śmiała tak teza. Dokładnie, a widział ktoś wirusa? No. Nie widział, bo pani artystka nie widziała wirusa. Boże, bo to małe. No, narodowej kwarantanny na razie nie będzie, jak już ogłosił pan premier, ale jest kilka województw, gdzie liczba zakażeń na 100 tysięcy osób jednak przekracza ten próg, który przyjęliście, czyli 70-75 osób. Na przykład tak jest na Śląsku, tak jest w Wielkopolsce, tak jest również w Małopolsce. To czy tam te regiony będą tak zwaną czarną strefą? Czy tam będą wprowadzone jakieś dodatkowe restrykcje? No, mamy nadzieję, że nie. Bo jeżeli tam też sytuacja się unormuje, to znaczy ta krzywa będzie płaska, to oznacza, że jednak wystarczy to, co jest. Oznacza to tylko jedną rzecz, że te województwa wrócą do równowagi
prawdopodobnie później. Ale to jest też wytłumaczalne, w tym przypadku już poważnie, to do wytłumaczenia. To jest kwestia gęstości zaludnienia. No zupełnie inna jest gęstość zaludnienia, inne warunki mieszkania i pracy na Śląsku, w Małopolsce, a zupełnie inaczej na przykład na Mazurach, gdzie ludzi jest dużo mniej i tych kontaktów międzyludzkich z natury rzeczy jest dużo mniej. Ale nie będą to czarne strefy, nie będą na razie wprowadzane tam żadne restrykcje. Mimo, nie. że liczba tych zakażonych na 100 tysięcy mieszkańców jest powyżej tej granicy bezpieczeństwa, którą przyjęliście. Pani redaktor, rację, taka opcja powinna być zawsze rozważana i ta sytuacja przez tak zwane, mówiąc ładnie, służby sanitarno-epidemiologiczne, czy przez sanepid, jest monitorowana. Jeżeli będzie na tym poziomie i nie będzie rosło wyżej, to myślę, że nie będziemy tam wprowadzali żadnych innych nowych zaleceń. A jeżeli będzie rosła, no to być może trzeba będzie powiedzieć, że reszta Polski jest okej, a tam będziemy wprowadzali tego typu zalecenia. No to czyli jest niczego wykluczyć nie można. A w takim razie jaki poziom tych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców musiał być osiągnięty, żeby takie decyzje mogły zostać podjęte, zostały podjęte, takie drastyczne? No myślę, że jeżeli przekroczy tę granicę zdecydowanie. Ale to co w takim razie? 100 osób na 100 tysięcy mieszkańców? To wszystko zależy nie od samego poziomu, tylko od tego, ładnie mówiąc, trendu. O towarzysz Szydlak ze Śląska, był to mój trynd. Od trendu, jeżeli trend będzie w górę, w tych województwach, to obawiam się, że trzeba będzie zareagować i powiedzieć ludziom, no zmieńcie sobie troszkę swoje zachowania, bo będzie nieszczęście. Jeżeli będzie to nadal na tym samym poziomie, to trzeba będzie zachować cierpliwość i spokój, powiedzieć ludziom, no troszkę się ogarnijmy, nośmy te maski, trzymajmy ten dystans i tak trzeba to wytrzymać. Bo... A o ile może wzrosnąć liczba zakażonych... Na przykład po Marszu Niepodległości, bo on miał być tylko rajdem Niepodległości, ale jednak część maszerowała. Już trudno pomijając, powiedzieć. Co się działo na ulicach Warszawy, że były burdy, ale część maszerowała. Ja myślę, że dokładnie tak samo może wzrosnąć jak po liczbie marszów, liczbie osób w marszu w poprzednich protestach, bo wirus nie bardzo odróżnia, czy to jest narodowiec, czy to jest lewicowiec, tak samo sobie może być przenoszony. A zakażonych dziennie liczba musiałaby spaść, żebyśmy już zrezygnowali z tych restrykcji? Zupełnie? Żeby jednak znów po prostu zostały otwarte restauracje, sklepy meblarskie, branża fitness. To sobie proszę tak wrócić do tych poprzednich definicji, kiedy były jeszcze strefy tak zwane czerwone. To w tym momencie te aktywności były otwarte. Czyli to jest 30%, o ile dobrze pamiętam, 40%. 30%, 40%? Tak, nie pamiętam. No dokładnie musiałbym te pani zerknąć w tabelkę, którą. Ale to tak, że to 10 tysięcy zakażonych dziennie na przykład, to już można było zrezygnować z restrykcji? Już na przykład jesteśmy bardzo bliscy takiej decyzji. No celem tych ograniczeń, jak mówię, czy zaleceń, nie jest pani restrykcja pod tytułem kara dla obywatela za to, że się zachowuje głupio, tylko albo niezgodnie z... Ludzie tracą biznesy po prostu, to są realne problemy. Ludzie tracą pracę, tracą biznesy. Absolutnie się z panią redaktor zgadzam, to jest właśnie ten problem. Na ile... My wszyscy godzimy się na to, żeby ochronić kilka czy kilkanaście tysięcy ludzi przed śmiercią. No to trzeba jasno powiedzieć, chronimy ludzi przed śmiercią, a na ile też jesteśmy w stanie ochronić ich innych przed utratą biznesu. Bo to jest ten dylemat, przed którym my stoimy. My z jednej strony lekarze, którzy mówią, no trzeba ratować życie ludzkie. Jeżeli doprowadzimy do załamania systemu opieki medycznej, to w tym momencie liczbę ofiar będziemy liczyli nie w setkach dziennie, tylko w tysiącach albo i więcej dziennie. To o to walka idzie. No, w tym momencie zaczną cierpieć ludzie, nie tylko ci, którzy chorują na COVID, tylko również ludzie, którzy chorują z innego powodu, no oprócz
COVID-u jest jeszcze całe mnóstwo chorób. Jakbym się tak natężył, to bym pewnie z 55 znalazł w intelekcie, które zagrażają bezpośrednio życiu człowiekowi i te osoby winny uzyskać uczciwą i dobrą pomoc medyczną w szpitalach. Jeżeli doprowadzimy do tego, że wszystkie łóżka w szpitalu będą zajęte przez ludzi, którzy mają niewydolność oddechową z powodu zapalenia płuc śródmiąższowego, to rzeczą oczywistą jest, że inne osoby nie dostaną tej pomocy medycznej. No, nazywałoby się to krach systemu medycznego i mówiąc uczciwie, wolę sobie nie wyobrażać tego zbyt intensywnie, bo i tak mam dużo siwych włosów. No, ale były też takie koncepcje. Szef warszawskich lekarzy rodzinnych, dr Michał Sutkowski, wyraził taką opinię, że jest zwolennikiem krótkich, ale bardzo rygorystycznych lockdownów. Że na przykład, gdybyśmy zdecydowali się na taką narodową kwarantannę od tej soboty, 14 listopada, to już w pierwszych dniach grudnia zobaczylibyśmy znaczące efekty. Czy pan się zgadza z taką opinią? Być może tak, być może nie. No, w tym momencie pani by się pytała, dlaczego, gdzie ludzie tracą biznesy w fitnessach, czy w restauracjach, a to nagle okazałoby się, że wszyscy straciliby biznesy przez 3 tygodnie. Prawda? Jeżeli chodzi o te ograniczenia, czy te zalecenia, które zostały wprowadzone, to efekty tych zaleceń widzimy nie na początku grudnia, tylko teraz. Dzisiaj jest 13 listopada, jak pani łaskawie zauważyła, no i efekt widzimy. No, ta krzywa utrzymuje się na tym poziomie, że pozwala być wydolna służbie zdrowia. Spotykamy. Ale na przykład ludzie nie rozumieją, dlaczego są otwarte sklepy budowlane, a sklepy meblarskie już nie. No czym to się różni? No czym się kierowano, podejmując takie decyzje? A to proszę łaskawie nie do mnie, pani, ja jestem lekarzem i zajmuję się... A co pan doradzał? No bo rozumiem, że pana też pytano, tak czy nie? Nie. Ja doradzam w sprawach medycznych, żeby nie było wątpliwości. Jestem lekarzem i zajmuję się medycyną. Natomiast jest grupa osób, która jest w stanie ocenić zagrożenia i ona proponuje zamykanie pewnych No to kto to proponował panu premierowi, że na przykład sklepy meblarskie zamykamy, a sklepy budowlane są otwarte? Proszę uprzejmie pytanie do tej grupy. Ale jak bym kogo pytać, to proszę mi wskazać osobę, którą mam zapytać, bo ja bardzo chętnie zapytam, dlatego że jest mnóstwo pytań też. No, ludzie tego po prostu nie rozumieją. No, czym sklep budowlany różni się od sklepu meblarskiego? Pan profesor Maliszewski, szef grupy ekspertów, który analizuje... Norbert Maliszewski, tak? O, super. To już mi wystarczy. Wiem, kto to jest, więc chętnie zapytam, zaproszę i chętnie zapytam. Bardzo przyzwoity człowiek i bardzo chętnie odpowie na pytanie. A czy dzieci będą mogły wrócić do szkoły z końcem listopada? Bo tak zasugerował też minister edukacji. Oczywiście to nie było kategoryczne powiedzenie, ale zasugerował, że być może będzie taka możliwość. Być może będzie taka możliwość. Wszystko zależy od tego, co się podzieje w ciągu najbliższych. Ale są jakieś modele matematyczne, z których wynika, że będzie taka możliwość? To nie jest tylko model matematyczny. Model matematyczny, jak każdy, kto ma pojęcie o matematyce, chociaż minimalne, a ja skończyłem szkołę podstawową, to mam. Na procentach się znam, to wszystko zależy od tego, jakie dane się załaduje do tej biednej krzywej. Możemy załadować takie dane, uzyskamy taką krzywą, inne dane uzyskamy większą krzywą. To jest dużo bardziej skomplikowana analiza. Na przykład wynika to z analizy ładowania się telefonów komórkowych do sieci. Prawda? Jeżeli my jesteśmy w społeczeństwie inwigilowanym, jak chciał czy nie chciał, no można... No tak, to GPS nas po prostu lokalizuje. No dokładnie. Wchodzimy do sklepu meblowego i w tym momencie ładnie nam pokazuje, że w sklepach takich a takich jest 3 razy więcej ludzi niż w innym sklepie. W związku z tym na tej podstawie mówi się, to może byście przestali... Czyli rozumiem, że sklepy meblarskie zawsze były bardziej oblężone niż sklepy budowlane. Nie mam pojęcia, proszę uprzejmie. Dobrze, Norbert Maliszewski. Dobrze, bardzo dziękuję za tę wskazówkę, bardzo chętnie z niej skorzystam. A jak będzie wyglądało Boże Narodzenie? Czy może być taka ewentualność, że nie będziemy mogli odwiedzić rodziny w innym województwie, w innym mieście? To znowu zależy, opiać, powtarzam, od nas. Jeżeli my jako społeczeństwo będziemy stosowali się do tych zaleceń, to istnieje bardzo duża szansa, że
okolicach świąt Bożego Narodzenia będziemy w miarę normalnie i zdecydowana większość tych zaleceń zostanie wycofana. Trudno znowu antycypować przyszłość, bo to jest trochę wróżenie fusów, ale moim skromnym zdaniem wydaje się, że taka szansa istnieje. A jak pan patrzy na takie obchodzenie przepisów właśnie? No bo czy czy prywatne kwatery można wynajmować, czy nie można? Czy można przyjmować klientów, czy nie można? Panie, oczywiście, no, zupełnie innym sposobem spędzenia czasu jest kwatera prywatna, gdzie można zachować ten dystans społeczny. Nam chodzi tylko o jedną rzecz, żeby obywatelowi nie dmuchał w twarz. Czyli można wynajmować kwatery prywatne? Na razie nie widzę powodu, żeby te kwatery prywatne w taki, a czy w inny sposób ograniczać. Właśnie to jest to znalezienie równowagi pomiędzy rozprzestrzenianiem się wirusa, a pomiędzy zaleceniami. No można natychmiast zamknąć wszystko i powiedzieć obywatelom, siedźcie w domu przez miesiąc. Wszyscy, jak jeden mąż i jedna żona, wychodźcie tylko albo do pracy, jak musicie, albo po zakupy do sklepu. No, to jest ten to maks. Tego chcemy uniknąć. W momencie, kiedy ludzie zaczynają normalnie żyć, czy też normalnie działać, to trudno wszystko zamknąć, bo trochę należy liczyć na zdrowy rozsądek ludzi. No, większość ludzi jest rozsądna, jednak wie, że jest wirus, wie, że jest choroba i wie, że w szpitalu nie leżą statyści. Także to, prawda? No właściwie teraz każdy w swoim otoczeniu bliższym, dalszym ma co najmniej kilka osób, o których wie, że są chore na koronawirusa i no, przeżywają, znaczy tę chorobę przechodzą w różny sposób. Niektórzy lżej, niektórzy trafiają do szpitala. A jaki ma pan kontakt z premierem? Czy często się różnicie? Doradca jest do doradzania, a nie do różnienia się z panem premierem. No, ale ostatnio chyba jednak poznaliśmy pewne różnice zdań, jeśli chodzi o szczepionkę, bo pan premier tak podszedł bardzo entuzjastycznie, a pan bardziej sceptycznie. Powiedział pan wyraźnie w TVN24, że ja bym na tę szczepionkę to tak za bardzo nie liczył, bo będzie dostępna dla wszystkich dopiero na wiosnę. No bo tak będzie. Więc będę liczył, tylko problem polega... to nie jest różnica zdań. Jak mówię, jest punkt widzenia, punkt siedzenia. Wiadomo, że cykl produkcyjny szczepionki trwa i musi trwać określoną liczbę czasu. Nie możemy z wielu powodów dopuścić na rynek szczepionki, która nie jest dokładnie zbadana. Tak nam nakazuje prawo, tak nam nakazuje doświadczenie medyczne, tak nam nakazuje nasze doświadczenie i tak zwana etyka zawodowa. W związku z tym, mimo tego, że na tworzenie szczepionki zostały przeznaczone olbrzymie nakłady, do wyścigu stanęły firmy, które nie są firmami krzak, tylko poważnymi firmami technologicznymi, to ten proces musi trwać. To, że pokazała się pierwsza zajawka mówiąca, że mamy coś, co będzie prawdopodobnie szczepionką dobrze działającą, to jest oczywiście świetna wiadomość. Świetna wiadomość. To nie jest tylko jedyna firma, która jest na tym etapie produkcji szczepionek. Tych firm jest dość dużo i my jesteśmy w kontakcie z tymi firmami. Jest komisja, Unia działa, bo tym razem Unia się sprężyła i postanowiła wspólnie wspomóc firmy technologiczne kasą i możliwościami i intelektem, prawda? Bo również uniwersytety włączyły się w cykl produkcyjny. No i całe szczęście. Czyli rozumiem, że najwcześniej szczepionka to na wiosnę. Pytanie od słuchacza. Ile razy zawetował pan... Nie. Niech mi panie się pozwoli skończyć. Szczepionka. To zależy od dostępności. Zakładamy, że te wyniki badań klinicznych trzeciej fazy, czyli ocena bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki, skończy się w grudniu lub w styczniu. Ta szczepionka zostanie dopuszczona do użytku i w tym momencie ruszy produkcja masowa. Nie można jednego dnia wyprodukować 5 czy 6 miliardów sztuk. A to jest zrozumiałe, no przecież proces technologiczny też ma swoją objętość. Nawet załóżmy, że w styczniu ruszy ta szczepionka,
to szczepionka będzie dostępna stopniowo. W związku z tym najpierw będziemy szczepili ludzi, których powinniśmy szczepić w pierwszej kolejności, a za miesiąc, czy za dwa, czy za trzy, czyli właśnie wczesną wiosną, będziemy mieli szczepionkę dla każdego. I całe nasze działania, jeżeli chodzi o ograniczenie aktywności ludzkiej, służą do tego, żeby jak najwięcej osób nie uległo zakażeniu do czasu, dopóki ta szczepionka będzie dostępna dla każdego. Jeżeli doprowadzimy do tego, że na przykład, to też, żeby proszę mi nie ciągnąć za słowo, 3/4 społeczeństwa jeszcze będzie wrażliwe na tego wirusa na wiosnę, czy na wczesną wiosnę, czy w styczniu, czy w marcu, wszystko jedno. I będziemy mieli tę szczepionkę, to te 3/4 społeczeństwa będzie zaszczepione, o ile oczywiście zechce być zaszczepione, no bo ja szczepionka rozumiem, będzie dobrowolna. Oczywiście, że ja rozumiem, no, że tak jak dobrowolna i pani piosenkarka, która mówi, że są statyści, powie, że no są statyści, to ona dziękuję uprzejmie, woli dać to swojej babci. Pytanie od słuchacza. Ile razy pan zablokował, czy też zawetował pomysł premiera, a na przykład groził rezygnacją z funkcji głównego doradcy? Nie, to nie ten szczebel dyskusji. Nikt nie grozi. Rozumiem. Nie było takiej sytuacji. Nie chciał pan rzucić papierami. Nie śpiewać o pan. To ja rezygnuję, dziękuję bardzo, wychodzę. Niech się już ktoś inny tym zajmie. Nie było takiej sytuacji. To z reguły działa w drugą stronę. To znaczy, my przedstawiamy pewne sytuacje medyczne wynikające z naszej wiedzy i doświadczenia. No nie jest to pierwsza epidemia, w której biorę udział jako lekarz. Nie jest to pierwsza epidemia, w której biorę udział jako doradzający decydentom. No w związku z tym troszkę taki nerwowy to ja nie jestem. Pewne mechanizmy już zostały wypracowane przez lata i te mechanizmy są przedstawiane rządzącym. I ludzie, którzy rządzą, też korzystają z rady ekspertów, no bo trudno nie skorzystać. No nikt z nas nie jest alfą i omegą, nie zna się na wszystkim, co jest też oczywiste. Prawda? Każdy z nas jest dyletantem, jak zrobił pół kroku w bok od swojej profesji. Ja też bym, na przykład, jestem lekarzem, gdzieś mam dyplom, ale jakby mnie ktoś się zapytał, jak wygląda technika operacji, nie wiem, stawu biodrowego, to bym go odesłał do kolegi ortopedy, bo nie mam o tym dużego pojęcia. Albo na przykład, co to jest dominanta septymowa, to już jest w ogóle inna dziedzina. Adrian pyta, wiemy, że wirus mutuje. Czy szczepionka, o ile będzie potrzebna, będzie działać również na ewentualne mutacje? Tego nie wiemy. Na razie wygląda na to, że ten wirus jest dość przyzwoity i nie mutuje aż w taki sposób, żeby ta szczepionka, która jest tworzona, bo jeszcze jej nie ma oficjalnie, nie obejmowała tych chorych. Znaczy nigdy nie ma, prawie nie ma szczepionek, które chronią w 100%, żeby nie było wątpliwości. To nie jest tak, że to szczepionka, bach, i natychmiast 100% społeczeństwa jest cudownie zdrowe. Nawet ta szczepionka pfizerowska ma 90%. I mówiliśmy o szczepionkach dostępnych. No są teoretycznie szczepionki dostępne, bo jest rosyjska, jest chińska, tylko one właśnie nie mają tych badań klinicznych trzeciej fazy, pokazujących, jak ona faktycznie zachowuje. Czyli to są po prostu szczepionki wysokiego ryzyka. No nazwijmy to tak. A dlaczego nie zamykamy kościołów? Bo pan jest zwolennikiem, żeby zamknąć. Czytałam z panem wywiad w Rzeczpospolitej kilka dni temu i pan powiedział, że tak, że pana zdaniem powinno się pozamykać kościoła. Źle pani redaktor czytała. Słucham? To źle pani redaktor. Nie, no chwileczkę, no umiem jeszcze czytać, naprawdę. Chodziłam do szkoły podstawowej i nie tylko do szkoły podstawowej, tam było wyraźnie napisane. No nie mam teraz pod ręką gazety pod tytułem Rzeczpospolite, ale czytałam to od dechy do dechy. Ja pamiętam, co mówiłem i co poprawiałem panu redaktorowi. To było, dotyczyło następnego etapu. Nie teraz, tylko następnego etapu. Co to znaczy następny etap? To znaczy, co musi się wydarzyć, żeby na przykład kościoły zostały zamknięte? Myśmy rozmawiali właśnie o tej granicy. 30 tysięcy zakażeń dziennie, tak? Tak jest. To w tym momencie staramy się zamknąć wszystko. Pytanie dotyczyło, co by było, gdyby było. Pytanie od słuchaczy. Przy jakiej liczbie zakażeń pacjenci onkologii powinni się zacząć bać o brak opieki lekarskiej? No to
Bardzo dobre pytanie. To już jest ta granica, przy której może nie tyle należy się bać braku opieki lekarskiej, tylko granica, do której się zbliżamy, w której ta opieka nie będzie tak dobra, jaka być powinna. Właśnie to jest ten dylemat. Dlatego, że jeżeli doprowadzimy do tego, że cała opieka medyczna będzie zajmowała się ludźmi chorymi na COVID, to nie zajmie się innymi ludźmi również potrzebującymi. A jeżeli zbliża się termin porodu, no to jest rzeczą oczywistą, że porodu nie wstrzymamy. No może troszkę. Jeżeli ktoś ma chorobę nowotworową, to jest rzeczą oczywistą, że czekanie pół roku czy rok na jakąkolwiek interwencję jest zupełnie bez sensu, żeby nie powiedzieć, że szkodliwe. Staramy się to zrobić, żeby te osoby, które mają choroby, które wymagają interwencji teraz i natychmiast, miały tę pomoc udzieloną. To jest właśnie sedno naszych posunięć. Cel z jednej strony zapewnienie normalnej opieki medycznej osobom chorych na COVID, stąd te 20, a nawet w planach góra 30% łóżek szpitalnych przeznaczonych dla tych chorych. Natomiast te pozostałe 70% łóżek, one nie zniknęły, one nadal są i nadal powinny pracować na rzecz innych chorych. To jest to stąd ta nasza granica, którą żeśmy przyjęli trochę arbitralnie, te 20% łóżek, a 30% to już będzie olbrzymi kłopot dla innych. Dane publiczne pytają. Polska ma aktualnie o 110 tysięcy więcej chorych na koronawirusa niż Niemcy. Co nasi sąsiedzi robią lepiej, jeśli chodzi o powstrzymywanie epidemii? Przepraszam. Mówiąc szczerze, nie wiem. Nie wiem, o których sąsiadach pani mówi. Niemcy. Niemcy przeszli już pierwszą fazę. Zupełnie inaczej niż my. Mieli dużo więcej zachorowań. W związku z tym my wyrównujemy jakby w stosunku do nich. Teraz to nie jest dużo różnicy. W Europie jest, nazwijmy to nowo umownie, druga fala, bardzo dużo zachorowań. My jesteśmy gdzieś w połowie stawki europejskiej. To jest wypadkową, epidemia jest zawsze wypadkową dwóch rzeczy, zachowań społecznych i możliwości ochrony zdrowia. Zawsze pośrodku. Jan pyta, czy zgadza się pan z profesorami, którzy mówią, że podczas protestów nie ma dużego zagrożenia zarażeniem się, jeśli przestrzega się tego dystansu, dezynfekcji i maseczki? No tak, oczywiście, że nie ma. No tylko jeszcze trzeba to przestrzegać. Ale chodzi o masowe zgromadzenia. No tak, ale no właśnie mówimy, no pan czytelnik, słuchacz się zapytał bardzo precyzyjnie, jeżeli będziemy przestrzegać. No więc jeżeli będziemy chodzić w odległości 3 metrów od siebie i w masce i nie dmuchać drugiemu obywatelowi w nos, to w tym momencie traktujemy to jako rzecz relatywnie niegroźną. W momencie, kiedy maskę zdejmujemy i stoimy naprzeciwko siebie i dmuchamy i jeden z nas jest zakażony, no to szansa zakażenia tegoż rozmówcy jest bardzo duża, sięga 90%. I jeszcze jedno pytanie. Moja sąsiadka chora na COVID głaskała mojego psa parę dni temu. Czy powinienem się bać? Nie. Nie, chyba że pies groźny. Okej. I jeszcze, jak to jest... Bo tutaj jest tych pytań bardzo dużo, nie zdążę ich wszystkich zadać, niestety. A jaka powinna być kara za brak maseczki? Pyta się pani lekarza kara. No najlepsza to zawsze jest kara finansowa, no na tyle, żeby była dotkliwa. No ale to trudno sobie wyobrazić, żeby za każdym obywatelem postawić obywatela drugiego, który ma pałkę w ręku i go tam szturcha i mu mandat wręcza. No. To jest raczej sprawa odpowiedzialności człowieka wobec drugiego człowieka i wobec siebie. Ja raczej jestem zwolennikiem nie karania, tylko tłumaczenia ludziom, że ponieważ naprawdę wierzę w to, że większość ludzi jest rozsądna i chce dobrze dla siebie i dla innych. I naprawdę ostatnie pytanie. Czy sauna jest bezpieczna w czasach pandemii dzięki wysokiej temperaturze?
sauna właśnie dzięki wysokiej temperaturze nie jest bezpieczna dla wszystkich, bo na przykład dla osób starszych i z chorobami krążenia jest niebezpieczna i ten bym nie radził właśnie, niezależnie czy tam jest wirus, czy nie. Czyli odradzamy saunę w czasach pandemii. No, powiedzmy, że odradzamy, chyba że ktoś ma własną saunę, bo są tacy, że tam własną, bo to chodzi właśnie o te 2 metry. No własna sauna to jest to. Znam tak. Ja nie znam. Bardzo dziękuję panie profesorze za tę wizytę. Dużo zdrowia życzę, oczywiście nieustająco dużo siły. Do usłyszenia i do zobaczenia. Kłaniam się. Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z koronawirusem, był z nami. Dobrego dnia życzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.